wieczorek. Dwaj dżihadyści wprawili do kościoła w jednym z miasteczek we francuskiej Normandii. Wzięli 5 zakładników, jednego z księży zamordowali. Zostali zastrzeleni, gdy weszli na otoczony przez policję dziedziniec kościoła. Nie wiadomo więc, kim tak naprawdę są mężczyźni występujący w filmie Państwa Islamskiego. Tureckie media są kolejnymi ofiarami rządowych czystek po nieudanym wojskowym zamachu stanu w tym kraju. Władze w Ankarze zamknęły już ponad 130 redakcji, tytułów i firm medialnych. Wśród nich są 3 agencje prasowe, 16 kanałów telewizyjnych, a także kilkadziesiąt dzienników i stacji radiowych. Wcześniej tureckie władze wydały nakazy aresztowania 47 byłych dziennikarzy dziennika powiązanego z mieszkającym w Stanach Zjednoczonych islamskim kaznodziejem Fethullahem Gülenem, któremu władze w Ankarze przypisują zainspirowanie nieudanego zamachu stanu z 15 lipca. I wracamy jeszcze do kraju. Dolny Śląsk ma nowy program remontów dróg. Pójdzie na niego 7 milionów złotych. Ma być realizowany we współpracy z lokalnymi samorządami. Więcej o tym programie wie Przemysław Pozowski. Wnioski będzie można składać od początku sierpnia do połowy września, mówi marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski. Chodzi o to, żeby o remontach dróg decydowały również i współdecydowały samorządy gminne, bo o rozwoju poszczególnych obszarów decyduje dostępność transportowa. Jakie będą kryteria wyboru dróg, które dostaną dofinansowanie, mówi Jerzy Michalak, członek zarządu Dolnego Śląska. Stan drogi, a także poziom bezpieczeństwa na tych poszczególnych odcinkach. Wszędzie tam, gdzie jest dużo wypadków, wszędzie tam, gdzie są niebezpieczne drogi, tam w pierwszym rzędzie będą przeprowadzone remonty. A każda gmina będzie mogła otrzymać w ciągu roku od województwa nie więcej niż 500 tysięcy złotych. Z Wrocławia Przemysław Pozowski, TOK FM. A kolejne informacje w TOK FM o północy. W czwartek przyniesie deszcz na zachodzie. Ja powiedziałam, mogę ci siedzieć burze, lokalnie bardzo silne, w trakcie których może padać grad. Na południu może spaść do 60 litrów wody na metr kwadratowy. W całym kraju będzie się jednak też rozpogadzać. Wciąż ciepło, 22-3 stopnie na północy, 26-7 stopni. I on się wybiera do niejakiej litki polityczne. 30 na Podkarpaciu. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Wieczór Radia TOK FM. Słuchamy Radia TOK FM i przyszedł czas na program Między Stronami, czyli na rozmowę o książkach z ludźmi, którzy te książki piszą, Między Stronami książki w domyśle. I kolejna książka w naszym programie, Hen na północy Norwegii, autorka... Biblię reklamuj, Biblię reklamuj, nie Żydzi, nie Żydzi. No. Idziemy sobie na koncert. Książek, napisali już książek. Jeszcze przy rozpoczęciu naszej rozmowy pani poczynię tylko uwagę. Ja bym już książek napisał, żeby nie pokazywać książka Biblii. Stosuj regularnie w internecie. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen, bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesa. To jest bardzo daleko. Zazwyczaj u nas się mówi hen, hen, daleko. A to jest też słowo, które w norweskim dodaje się na końcu pytania o kierunek. Można zapytać kogoś, gdzie idziesz hen? I to hen w norweskim to może być zarówno daleko, jak i blisko. Dlatego taki tytuł książki, bo to jest daleko z naszego punktu widzenia, ta północna Norwegia, a ja opisuję w sumie takie mechanizmy, które są obecne wszędzie. Pierwsza pani książka, Białe, Zimna Wyspa Spitsbergen, to książka, która opisuje rzeczywistość jeszcze bardziej na północ. 1000 kilometrów na północ jeszcze, tak. Także ta książka jest z południa na dobrą sprawę. Jak to się stało, że pani zaczęła opisywać właśnie te miejsca? Ja zaczęłam jeździć do północnej Norwegii w 2009 roku, byłam tam pierwszy raz i rozmawiając z ludźmi, poznając tych ludzi, poznawałam też ich historię i to mnie poruszało to, co mówią, bo to były historie zupełnie nieznane w Polsce. Na przykład to, że północna Norwegia była spalona, czy że tam były problemy między ludnością rdzenną a Norwegami. To są takie rzeczy, o których my nie wiemy, a
przez to, że jest tak dużo Polaków w Norwegii, Norwegia jest taka dosyć popularna jako kierunek wycieczek i tak dalej, to ja chciałam ten obraz rozszerzyć. No tak, ale pani w wielu wywiadach zauważyłem, wspomina o tym, że często pani musi rozmontowywać pewne stereotypy. No, pierwsza rzecz, o której pani powiedziała, północ Norwegii, Finlandia została spalona. No więc stereotyp jest inny. Norwegia to był kraj satelicki wobec Hitlera, Kisling, premier rządu norweskiego wręcz jest takim synonimem właśnie kolaboracji, a pani mówi o innej rzeczywistości. Proszę nam przypomnieć, co tak naprawdę się zdarzyło wtedy w Finlandii. W 1944 roku Niemcy spalili wszystkie zabudowania, z wyjątkiem iluś tam kilku, wszystkie zabudowania, które człowiek tam kiedykolwiek postawił, ponieważ niemieckie wojska wycofujące się zastosowały taktykę spalonej ziemi. Po prostu nic nie miało zostać dla Rosjan, którzy szli od wschodu. W takim razie jak ludzie, którzy tam mieszkali, poradzili sobie w takiej sytuacji? Ludzie byli przymusowo ewakuowani statkami do innej części północnej Norwegii albo na południe, ale też duża grupa, kilkadziesiąt tysięcy zostało w jaskiniach, gdzieś pod przewróconymi łodziami, w jakichś drewnianych chatkach, bo oni nie chcieli stamtąd wyjeżdżać. Na północy Norwegii, ja nie wiem, czy w całej Norwegii, ale na północy Norwegii bardzo jest ważne to, skąd się pochodzi. I ludzie są bardzo przywiązani do miejsca, z którego pochodzą. Więc oni nie chcieli się ewakuować, dlatego że oni byli dosyć, nie byli najlepiej przyjmowani przez południowych Norwegów. Oni byli trochę tak w norweskich źródłach pisze się, że oni byli uchodźcami we własnym kraju i nie chcieli po prostu na to południe się ewakuować, więc alternatywą dla nich było właśnie zostanie gdzieś w tej przestrzeni, już nie domów swoich, bo te domy zostały spalone, ale jakichś innych zabudowań, czy właśnie jaskini często. Jak to funkcjonuje, to wydarzenie, jak funkcjonuje w ich pamięci, jak oni o tym mówią? Oni o tym mówią bardziej, tam mówi się o spaleniu, a nie o wojnie. Spalenie się mówi jakby tak z dużej litery. To jest najważniejsze to, co wydarzyło się właśnie podczas II wojny. I dorośli Norwegowie teraz mówią, że wtedy jako dzieci, zaraz po wojnie, już nie mogli słuchać o tym spaleniu, bo to było jakby życie było przed spaleniem i po spaleniu. Z jednej strony infrastruktura, ktoś może pomyśleć, ale z drugiej strony aż infrastruktura, bo jak rozumiem, warunki meteorologiczne są takie, że to jest niewyobrażalne, że w tych temperaturach i w takim klimacie funkcjonować przy spalonych budynkach. To jest... Wtedy, w tym akurat 44 roku była łagodna zima. Ta jesień i zima. I dlatego ci ludzie przetrwali. Potem gruźlica zebrała żniwo, bo rzeczywiście już po wyzwoleniu bardzo dużo Norwegów poumierało. Ale jednak oni mogli przetrwać przez to, że właśnie nie było zimno, a też ukrywając się, mogli się lepiej ukryć przez to, że nie było dużo śniegu, bo nie było ich śladu widać. No. Herbert Wessman opowiadał kiedyś w Radiu Tok FM podczas jednego z wywiadów, że sama będąc z północy odczuła jako dziecko pewien rodzaj językowej dyskryminacji, kiedy to był wyraźny dialekt północny, ale będąc na południu z rodziną po prostu nie została posłużona w sklepie jako dziecko, na to zapamiętała. To są takie sytuacje częste, czy to jest coś, co... Ja podaję taki przykład, mówił mi to Norweg z północy, że północni Norwegowie bardzo się cieszyli, kiedy do Oslo zaczęli napływać Pakistańczycy, bo wtedy zajęli ich miejsce na najniższym szczeblu drabiny społecznej. Mi się wydaje, to jest dobry przykład. Ale czy to ich konstytuuje w jakimś pozytywnym sensie też, czy to jest tylko kwestia świadomości pewnej dyskryminacji, poczucia bycia czy gorszym, czy to, też mają ta odrębność, jak rozumiem, też jest powodem do myślenia o sobie lepiej. Może ci z południa też są źle postrzegani przez tych spółnych. Oczywiście, tak, bo to działa na dwie strony. Bo ci z południa krzyczą, bo się obnoszą ze swoim bogactwem, bo ustalają zupełnie inne zasady niż są na północy. Tak, że kto mi się podoba, że krzyczą. Ja też nie lubię ludzi, którzy krzyczą, ale... To jest bardzo ważne na północy. Właśnie bardzo ważne, żeby nie krzyczeć na swój temat za dużo, żeby nie mówić za dużo. Bo to jest bardzo źle postrzegane. I dlatego ci południowi Norwegowie nie są najlepiej widziani na północy. Zaraz, to znaczy, że takim, gdzieś w takim kodzie zachowania jest to, żeby być po prostu małomównym, czy to nie o to chodzi? Nie, to nie chodzi o małomówność, tylko chodzi o taki umiar we wszystkim. No dobrze, no ale umiar ci z południa pewnie też twierdzą, że ona może zachowuje umiar. No to przecież Norwegowie z południa będą się porównywali ze Szwedami. Zawsze jest jakaś grupa, z którą się można porównać, która jest głośniejsza.
mniejsza lub właśnie bardziej umiarkowana. Ale co nie zablokowała. Nie tworząc nowego stereotypu, zmontowało taki stereotyp Milczka z północy, człowieka, który nie chce epatować, ale też nie okazuje emocji, jak rozumiem, bo to jest gdzieś w stereotypie skandynawowym. Trochę tak. Mhm. Bo to jest też... My na przykład narzekamy, albo nie wiem, pogoda nas zajmuje bardzo, prawda? Tam pogoda jest jaka jest. Tam się nie prosi o pomoc. Tam jakby nie ma tego życia takiego bardzo emocjonalnego, bo trzeba sobie samemu poradzić, nie ma co historyzować. To jest też tak, że każdy jest zdany na siebie i jakby bazuje na własnym doświadczeniu. I może przez to też ludzie są mniej jakby krzykliwi, ja tak bym powiedziała. Ale zdarzyło się pani takie sytuacje, że pani kogoś prosiła o pomoc, to jak to wyglądało? A ja już wiem, żeby nie prosić o tę pomoc. Jedyna pomoc, z jakiej skorzystałam kiedykolwiek, to była jak zatona łódź, na której ja byłam. To wtedy trzeba było rzeczywiście poprosić o pomoc, ale nigdy przy odśnieżaniu jakichś ton śniegu, nigdy przy tym, jak gdzieś samochód wpadnie do rogu, nie robi się tego. Trzeba sobie poradzić samemu. A co to za historia z tą łodzią? A to było jeszcze z północy, to zatona łódź, która był sztorm, ale nic się nie stało. No tak, dla większości osób, które to jest pani słuchała, tak zatonęła łódź daleko na północy, nic się nie stało. To jest być może kwestia, w takiej sytuacji, jeśli pani tak to traktuje, to nie ma co prosić o pomoc, bo nic wielkiego się nie stało. To już parę lat minęło, także może mam do tego kiedy myślę o bohaterach pani książki, to taką rzeczywistością, która pani opisuje jako pewne tło, ale tło, które wpływa oczywiście na nich wszystkich, to jest swoisty kryzys i rozpad czegoś, co kiedyś było tętniącą życiem, miejscowością. Domy opuszczone, domy, które powoli mróz, ale też wilgoć już zżera. Na ile to ma związek z takim, no nie wiem jak to powiedzieć, ale z takim jakimś nowoczesnym kapitalizmem, którym wszyscy powinniśmy żyć w dużych miastach, a nie w jakichś małych rybackich miejscowościach, gdzie być może kiedyś, prawda, były przetwórnie ryb i to działało, ale teraz to się już nie opłaca. Teraz się to już właśnie nie opłaca, albo się ryby inaczej oprawia, bo kiedyś się je oprawiało na lądzie i dlatego całe zaplecze na lądzie było potrzebne, teraz już nie jest. I te domy są takim... One przypominają o tym, jak tam kiedyś było, że tam było wiele więcej ludzi, ale oczywiście ludzie wyjeżdżają na południe, młodzi wyjeżdżają, bo jak się nie pójdzie w morze, nie mając 15 lat, to się już, to już się tego nie robi, to już się jedzie gdzieś dalej do większych miast. Tych dużych miast Norwegii tak na dobrą sprawę też nie ma, prawda? To są zupełnie inne skale niż u nas. I podróżując po tej północy, no, ma się takie właśnie wrażenie, że ten Finnmark umiera, bo tam się spotyka bardzo często starych ludzi, którzy mieszkają w dużych domach, do których ich dzieci nie wróciły, bo jeden z bohaterów książki właśnie też zbudował dom, zbudował kiosk i myślał, że jedno z jego pięciorga dzieci, chociaż jedno z nich przejmie, a nikt nie chciał wrócić. I to jest historia bardzo typowa dla tej części Norwegii, że właśnie że odbudowywano ten Finnmark po spaleniu, że budowano jakąś infrastrukturę, ale potem ludzie wyjechali. Jak to widzą ci, którzy zostali? Oni po prostu zgadzają się na to, że tak świat wygląda, czy liczą na to, że no dobrze, mieliśmy spalenie, które było tragicznym, traumatycznym wydarzeniem i później się podnieśliśmy, to być może teraz też mamy chwilowy kryzys i później to wróci życie. Ono wraca pod różnymi innymi postaciami, no bo to przetwórstwo ryb już nigdy nie będzie takie, jak było kiedyś, ale też przyjeżdżają ludzie, tam jest dużo Polaków, którzy pracują na różnych stanowiskach i ostatnio nawet w norweskiej prasie był artykuł o jednej z gmin, o której ja nie wspominam w książce, ale to jest gmina, która przetrwała tylko dlatego, że przyjechali tam Polacy i Litwini. Bo Norwegów już tam nie było. A przyjechali cudzoziemcy, którzy pracują tam. Ciężko pracują za mniejsze pieniądze. No jak na polskie warunki to i tak dobre, ale nie wiem, czy to jest dalej tak, że zarabia się mało. Nie wiem, jak wyglądają płatności w tym w przemyśle rybnym. No tak, ale ciekawe, jak się w takim razie aklimatyzują kulturowo ludzie, którzy tam lądują, skoro pani powiedziała parę minut temu, że dla mieszkańców Finnmarku jest bardzo ważne to miejsce, z którego ja pochodzę, z którego pochodzą moi przodkowie. Ciekawe, jak następuje wejście osób, nie mówię z innej kultury, a chociażby z innego kraju. Ale mieszkańcy Finnmarku są bardzo otwarci. Oni są też, to jest też uwarunkowane historycznie, bo oni są bardzo ciekawi innych ludzi, bo tam zawsze
że przypływały statki z innych części Europy. I to jest też pograniczny teren, więc oni zawsze byli bardzo otwarci na inność. I ja znam kilkoro Polaków, którzy mieszkają w północnej Norwegii i oni się dobrze aklimatyzują. To też zależy od Polaków, czy od przyjezdnych, bo zależy, czy się nauczą języka szybko i jak ich proces socjalizacji będzie postępował, bo jest też dużo ludzi, którzy przyjeżdżają i zostają we własnych domach, że tylko pracują, a nie chcą być częścią społeczności. Więc bardzo się jest dobrze przyjmowanym na północy. W pani książce, a przypominam słuchaczom, że mówimy o książce Hen na północy Norwegii, znajdują się zdjęcia pani autorstwa. To, co przede wszystkim zaskakuje na tych zdjęciach, to nawet tam, gdzie widać krajobraz, nigdzie nie ma drzew. Tam w ogóle nie ma drzew? Są jakieś takie w jakichś zaułkach, takie posadzone ludzką ręką, ale takich naturalnie rosnących nie ma. To nie miała pani problemu z tym, to nie jest problem, jeśli się żyje w okolicy zupełnie bezdrzewnej, że nie ma lasu, albo nie wiem, gdzie jest najbliższy, a pewnie pani to wie, że tylko 200 km stamtąd jest duży las. Nie, jest tak, na pewno trochę pojechać tak z 50 km już na południe już się zaczyną drzewa, ale ja mieszkałam przez 6 lat na Spitsbergenie, gdzie nie rośnie nic, więc to, że nie rosną drzewa z północnej Norwegii, nigdy mnie nie zajmowało. Ja nawet to lubiłam, bo to sprzyjało fotografowaniu, więcej widać, krajobraz jest bardziej rozległy. Nie przeszkadza zupełnie i cicho jest, bo drzewa szumią, a tam jest cisza. No nie wiem, czy jest cisza. W trakcie lektury pani książki miałem takie wrażenie, że tam są fragmenty, kiedy zrywa się huraganowy wiatr. Ta chyba normalna, to by jeszcze można było z nią porozmawiać, ale jak ona psychiczna jest. To już dlatego, kiedy jest cisza, to się to docenia. Tak, ale wiatry potrafią być rzeczywiście potężne. I stąd też te wierzenia się biorą, o których pani pisze, że od czasu do czasu właśnie jakaś tajemnicza siła zatapia. Sądu miała pieniądze, czasami tylko rękę coś tam, jakiś straszny potwór wystawia. Tak, to jest Draugen, taki potwór, który ma różnie ilustrowany w jakichś przedstawieniach. Także na przykład jest takie jedno, że on jest tak duży, że wystawia tylko rękę i o tę rękę się statki odbijają. I zaraz chowa tę rękę i nie wiadomo, co się stało. To interesujące, bo w pani książce bardzo wiele pisze pani o samach. Zresztą rozmawia z bohaterami, którzy są bardzo ważni dla samów. Nie tylko chodzi mi o artystkę, wokalistę, ale również o osobę, do której chciałem za moment wrócić, ale w Warszawie w ubiegłym roku chyba było, czy to już w tym roku, Muzeum Etnograficzne, ta wystawa... Tak, czytaliśmy tam fragmenty książki mojej. Tam jest niesamowite, że są wywiady z samami. To, co oni mówią, nie wiedziałem, czy to jest to, co oni wierzą, czy oni pokazują bajki, czy oni wierzą, że tak jest, jakieś historie dziwne. Ja zapamiętam taki pasus, że w jednej wsi mieszkał człowiek, który w czasach wielkiego głodu zjadł swoje dziecko, więc społeczność zdecydowała się go wysłać do Turcji, gdzie żyją psiogłowcy. Bo tam można jeść dzieci. Kropka. Jak dorosła osoba coś takiego mówi, to ja myślę sobie tak, są dwie opcje. Albo też jakaś przetworzona baśń, jak u nas o smoku wawelskim, albo autentycznie ktoś ma taką wizję świata, że jeszcze przed chwilą, ileś tam lat temu, zdarzyła się straszna sytuacja, tak, jakiegoś kanibalizmu, ale odesłali go właśnie do miejsca, gdzie tak się mamy, do Turcji. Nie wiem, czemu, bo skąd się Turcja odzwiła w tym... No, ale mam pytanie do pani, na ile takie paradoksalne, niezrozumiałe, absurdalne rzeczy samowie mogą mówić i w to wierzyć? Nie opowiadali mi takich historii. Ja wierzę bardzo w to, że oni mają silny kontakt z naturą i że potrafią uzdrawiać, rzucać klątwy i tak dalej. Właśnie, że potrafią zareagować. Jeżeli ktoś na coś zasłużył, to powinien dostać nagrodę albo karę. W to bardzo wierzę i oni mają szamanów w dalszym ciągu, o których się nie mówi publicznie, bo ich działalność przez lata była zakazana przez państwo norweskie. I jest tak, że ja po prostu wierzę w to, że jak się mieszka w takim regionie, w takim krajobrazie, w którym się jest kompletnie zależnym od natury, to trzeba coś więcej umieć i wiedzieć. Trzeba mieć kontakt z tą naturą, żeby przeżyć tam. I tak oni też mówią o tym. Więc to jest taki bardzo silny kontakt z naturą. No tak, no ale on nie jest kontaktem tylko i wyłącznie takim dotykalnym. Nie jest pragmatyczna sztuka przetrwania w ciężkich warunkach. To jest coś więcej. To jest jakiś taki obraz świata.
gdzie chyba życie się bardziej rozlewa. No bo tak to pojechałaś niepotrzebnie. My w Europie już uważamy, że nie są żywe. No, to są tylko kamienie, to są tylko jakieś... A tam to jeszcze jest... Kamienie są jeszcze, mają jeszcze taką większą moc, więc tam się zostawia pod kamieniami fragmenty ryb, fragmenty skór bodajże reniferów. Więc to jest żywe, ale już nie tak jak było, bo państwo norweskie przez wiele lat dbało o to, żeby tych wieżeń nie było. No właśnie, zaczęliśmy rozmawiać o aktów dyskryminacji wobec Norwegii z północy. Jeśli znaleźli się na południu, to teraz powiedzmy o prawdziwej dyskryminacji, czyli o samach. Jak rozumiem, kiedy pani się zjawiła na północy Norwegii, to samowie, to już był uznany fragment, tak, czy etniczni pierwotni mieszkańcy i to już jest polityczna poprawność, wymaga, żeby tak o nich mówić, tak? I to już jest od wielu lat. To się nie zdarzyło w ostatnich 10 latach. Tyle, że wydaje mi się, że to jeszcze wymaga, nie wiem, jednego pokolenia, może jeszcze wielu lat, żeby już ci ludzie, którzy pamiętają norwegizację, żeby oni już, żeby już te historie były martwe, prawda? Żeby już się inne historie budowały. A mówiąc norwegizacja, co pani na myśli? Tak ten proces wyglądał? On wyglądał tak, że Norwegowie budowali szkoły z internatami, w których samskie dzieci były odcinane od swojej kultury. Ich uczono tego samego, czego uczono dzieci w Oslo na przykład. Więc one nie miały w ogóle punktów odniesienia, bo nie traciły kontakt z tym, co było fragmentem ich rzeczywistości. Były zmuszone do mówienia po norwesku. Nie mogły nawet w czasie wolnym mówić w swoim języku. Nauczyciele, którzy byli przysyłani do takich szkół, pochodzili z południa. Oni czasami w ogóle nawet nie wiedzieli, że tam się mówi w innym języku. Norwegia jest naprawdę drugim krajem. To właśnie dobrze pokazuje, że nauczyciele nie mieli świadomości, że dzieci mówią w ogóle w innym języku. I to trwało jeszcze długo po wojnie. Więc można jeszcze teraz rozmawiać z ludźmi, którzy w tych internatach spędzili dzieciństwo. I to są trudne historie. Więc Samowie w latach 80. protestowali bardzo przeciwko budowie tamy na rzece, która jest kluczowa dla ich przemieszczania się z reniferami. I w pewien sposób zwyciężyli, właśnie w taki, że zostali dostrzeżeni, że teraz funkcjonuje Sametinget, czyli taki organ doradczy przy parlamencie norweskim, który nie ma mocy decyzyjnej, ale ma moc doradczą. Ilu jest Samów? A to tego nie można stwierdzić, ilu jest Samów, bo oni są rozsiani w czterech krajach, jeszcze w Finlandii, Szwecji i Rosji, a też trzeba by jakieś kryterium zastosować właśnie, kto jest Samem, prawda? Czy muszą być rodzice Samami, jak to... Bo ja właśnie próbowałam, też zadawałam to pytanie na północy, nigdy nie dostałam odpowiedzi jasnej, więc nie mam jej też. No ale teraz, jak rozumiem, w Norwegii dzieci się uczą, że Samowie to jest po prostu ten lud, który był tam na północy zawsze, tak? To w pewnym sensie... Ja nie wiem, czy oni się uczą o Samach aż tak bardzo. Bo to jest... To tak jak w południowej Norwegii przez lata nie uczono się w ogóle o spaleniu północnej Norwegii. No, nie wiem, na ile to jest ważny temat w programie nauczania. Chcę panią zapytać, poprosić, żeby pani opowiedziała nam o tej historii, którą pani opisuje tak. To jest fragment tej historii, wręcz zdjęcie. No, Nila z sądu leży na śniegu i nic nie czuje, mimo że przed chwilą wybuch oderwał mu rękę i rozsadził oko. Jest noc 20 marca 1982 roku, okolice Alty w zachodnim Finnmarku. Co to za historia? To jest historia Sama, Nila Sasombi, który jest jednym z najbardziej znanych wojownik to nie jest dobre słowo, ale aktywistów samskich, który właśnie w trakcie tej walki Samów o niedopuszczenie do budowy tamy na rzece, o czym mówiłam już, on w akcie desperacji stwierdził, że musi użyć metod takich, jakie używa Norwegia, czyli siły, i po prostu postanowił wysadzić most, który prowadził na budowę tej tamy. I
No, to znaczy on miał taki ładunek wybuchowy, który by drewnianego mostu nie wysadził, a tym bardziej betonowego, ale po prostu tam w procesie właśnie zakładania tej bomby nastąpił nieplanowany wybuch i jemu oderwał rękę i stracił oko. I on jest dalej aktywistą samskim. On był oczywiście osadzony w więzieniu, potem zbiegł do Kanady, schronił się u tamtejszej ludności rdzennej i wrócił. No i jest bardzo... Jeżeli myśleć o kimś, kto jest bardzo krytyczny wobec sytuacji Samów w Norwegii, to jest właśnie Nila Sombi. Zawsze zabiera głos we wszystkich kwestiach i uważa, że Samowie nie mają żadnego prawa. To jest mężczyzna, który twierdzi, że mają tylko prawo mówić we własnym języku w oficjalnych sytuacjach i tylko nosić swoje tradycyjne stroje, a poza tym, że nie mają żadnych praw. I uzasadnia to przekonująco. Czy sądzi pani, że to jest ważne, czy to było ważne dla opinii publicznej w Norwegii, że sprawa trochę dotyczyła ekologii, przynajmniej środowiska naturalnego, przynajmniej krajobrazu, ta sprawa? Tak, bo cały proces sam, dochodzenia Samów do ich praw, to był, zaczął się właśnie od protestów. Jak nie zapala właściwie, to może zgadzić. A to, że byli tam Samowie, to była sprawa drugorzędna, więc jak najbardziej. Jak to jest być na północy Norwegii i patrzeć na kraj, który ma taką niesamowicie spektakularnie piękną przyrodę i zastanawiać się, jak to jest w Polsce ze stosunkiem do przyrody, dyskusjami polskimi i teraz przenieść to na grunt norweski. Gdzie są podobieństwa, gdzie są różnice? Chciałem zapytać, czy w takim codziennym życiu w ogóle widać to, znaczy, nie wiem, czy Norweg złapany za rękę podczas tam, nie wiem, segregowania śmieci wypowie formułkę: segregujemy śmieci z tego względu, że to, to i to, a Polak złapany za rękę przy segregowaniu śmieci, nie wiem, po co segreguje, albo nie. To nie jego ręka. Polak złapany za rękę przy segregowaniu śmieci. Tam jest tak mało ludzi i tak duża przestrzeń, że ja się nigdy nie spotkałam z tym, żeby ktoś jakoś, nie wiem, tę naturę... Bo to segregowanie śmieci, to jest nowość. Bo tam nawet nie ma... To jest tak, że ludzie żyją tam właśnie tak, że jest sezon na ryby i wtedy się te ryby łowi, żeby nie łowi się za dużo, żeby ich nie przełowić. Dlatego Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, bo to jest główny powód. Właśnie rybę, bo na północy najbardziej protestowano przeciwko dołączeniu do Unii Europejskiej właśnie ze względu na to, że nie chciano, żeby ktoś z Brukseli mówił, kiedy można i jakie ryby łowić i ile ich łowić, bo chodzi o to, żeby nie przełowić, żeby ta przyroda została tak jak jest. To znaczy, oczywiście jest tam bardzo duża presja na wydobycie surowców, bo tam jest są duże złoża różnych surowców. I to jest właśnie ten konflikt trochę południa Norwegii z Samami, bo Samowie potrzebują dużo terenu, żeby przemieszczać się z reniferami. A każda nowa kopalnia, czy każde... To już jest ograniczenie tych pól. Co to znaczy nowoczesne w tym kraju? Jak pani widziała w tych miejscowościach rzeczy nowoczesne, to co to oznaczało? Bo czasami czytając pani książkę, miałem wrażenie, że tam najświeższe rzeczy były z lat 70. Może mnie po prostu interesują takie rzeczy, bo ja lubię takie, ja lubię stare rzeczy, lubię ze starymi ludźmi rozmawiać i one są dla mnie największymi nośnikami historii. Więc dobre pytanie o tę nowoczesność. Nie mam teraz dobrej odpowiedzi. Też z drugiej strony bohaterowie też nie za bardzo mówią o rzeczach ciekawych, istotnych, ważnych dla nich, które miałyby związek z nowoczesnością. Chyba że z drugiej strony, jak zjawiają się nagle artyści, którzy z podupadającej miejscowości zaczynają robić coś ciekawego, atrakcyjnego, coś, co mogłoby być powodem przyjazdu tam turystów, może to jest nowoczesne. Taka z taką dużą dozą autoironii, to jest bardzo fajne. Tak, autoironii? Tak, bo oni są bardzo autoironiczni i mają świetne poczucie humoru, właśnie głównie na swój temat. I że właśnie często spotykam się właśnie z młodymi ludźmi, którzy mówią, że wiesz, nam brakuje kompetencji, my tacy jesteśmy trochę głupi, więc fajnie jak przyjeżdża ktoś z zewnątrz i ma jakiś pomysł. Ale to jest autoironia, czy oni to może to jakieś niezrozumiałe dla nas Słowian rodzaj szczerości, może to co innego? Ale to jest bardzo fajne, bo oni są, bo nam brakuje luzu. A oni ten luz mają właśnie w takim bardzo, bardzo szerokim spektrum. No jak to, ale w jakim sensie nam brakuje luzu? No Polakom my się tak spinamy strasznie na swój temat, tacy jesteśmy zadęci często. Więc myślę, że tam to jest taka rzecz, która mi się tam podoba. Że jest luz. Że jest po prostu, że są takie warunki życia, że już jedyne co pozostaje, to jest właśnie dobry humor. Jest tak ciężko
No jest. A co to znaczy ciężko w tamtych warunkach? No jest ciemno, zimno, wieje. Praca na łodziach to jest jakiś koszmar zupełnie. Tak jak rozmawia się z rybakami, oni mówią, że najbardziej to cierpią ich kręgosłupy, bo oni cały czas balansują ciałem, stojąc na łodziach. I to jest to, że się wypływa gdzieś na połowę w ciemnościach kompletnych. Tam ten wiatr to potrafi naprawdę oklejać wszystko, co łodzie, twarze. To jest naprawdę bardzo, bardzo... To pogoda jest no... Trzeba to przeżyć, żeby to w ogóle jakoś z nią zrozumieć. Ale to jest ciekawe, ale to... Jak rozumiem, ludzie, którzy żyją w takich warunkach, to powinni hodować w sobie jedną myśl, że pewnego dnia stąd wyjadę. A pani mówiła na początku rozmowy, że jednak są bardzo przywiązani do miejsca. I są, tak. I mówią, że na przykład w Wardo, w mieście, o którym piszę trzecią część książki, są właśnie, rozmawiam ze starymi ludźmi, którzy mieszkają sami w domach. Oni nie chcą nigdzie wyjechać. Pierwsza rzecz, że nie mają dokąd wyjechać, ale druga jest, że oni się godzą na tę samotność, godzą się na tę pogodę i mówią, bo wiesz, bo u nas jest tyle nieba. Ja już z tym nie dyskutuję. Nieba jest tam rzeczywiście dużo. No i serio, tak jak pisze pani... Trzeba w Jehowę wierzyć, jaka samotność. W Boga trzeba wierzyć. Tam się ludzie wierzą. Na uboczu to na pewno mają kontakt z uniwersum. Oni w Boga nie wierzą. Hymn, nim kres nadejdzie jasności, psalmodia ze środy, kogo witamy na naszej antenie. Henryka Sochnąca. Boże Wojszyku, wspomożeniu memu. Panie Pośpieszku, ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia. O niespotykanej skali Perkanto akcentu. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie noce ciemności. O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, to z Tobą w ducha jedności. A tam chcesz, Ojcze, bo ja nie słyszę. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu, wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. Nakłoń ku mnie Twego ucha, pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą schronienia, warowni, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem dobra, łaska, tak, tak. U Niego kwiat. I to ciasto takie było dobre. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Czytanie z listu do Efezjan. O niegrzeście. I oni nawet tak przeceniają czasem, bardzo. Słońce, ja raz byłam zaskoczona, że taka cena, kiedy one są bardzo drogie. No to mój tata uwielbiał bajaderki, a matka mówiła, że to są śmieci od maszyny. No.
No. Także mieć takie czarne ciasto czekoladowe, takie i takie naprawdę za złoty ileś, podczas gdy to potrafiło 6-7 zł kosztować. No tak, było tyle kosztuje, takie a la burzetka. Tak, no. Tak, jak byłam, wiesz, tego na uniwersku, to żeśmy do europejskiego latali do barku i było, słuchaj, na przykład wspaniałe szarlotki i na wierzchu z takim kleksem śmietany, ale jakie wielkie, człowieku, no. To trzeba do tego Carrefourka jeździć, tam Reduta jest, to tam i smalcem degustacje jedzą. I te, no tam naprawdę za darmo, myśmy z tą Litwinką Lasotą kiedyś to chodziłyśmy i najadłyśmy się. Fajnie, fajnie. O Panie, ale jakie jest jego imię, czy wiesz? Jachwę wyrzucili i się cieszą. A to dla Żyda ważne było. Światło na oświecenie poganie i chwały ludu Twego Izraela. Jak była na początku, teraz i no ale ten Bóg co dobry, to oni go wyrzucili. Ten Bóg co dobry, to oni wyrzucili, oni zamienili chwałę Boga na bałwany. Chwałę Boga nieśmiertelnego na obrazy, ryte. Panie Jezu Chryste, cichy, pokorny dla Twych naśladowców jarzmu, które nakładasz, jest słodki, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenie i pracę w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żywisz i budujesz na wieki wieków. Nie no wybrałem dlatego, że jesteś najlepszy. Tylko pokochałem Ciebie i Syn, i Duch Święty. Jachwę jest małżonkiem, a ten naród małżonką. Morska do nawet nieba, ścieżka najprościejsza. Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego. Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć prosimy lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi. Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Amen. Serdeczny Bóg zapłać za wspólną modlitwę Ojcu Benedyktowi, wszystkim z nami współmodlącym się. Życzę szczęśliwej, błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Imię Twego, no jakie jest Jego imię, czy wiesz? Usunęli bezczelnie, zaingerowali w przykazania Boże, wszystko pozmieniali i teraz myślą, że to jest chrześcijaństwo, no może i chrześcijaństwo, ale na pewno nie chrystianizm, bo chrystianizm to jest od Chrystusa, a to już dodatki spaczone, to są takie dodatki, które wszystko poprzeinaczały. Bo produkują tak dobre produkty, że każdemu Norwegowi powinny one wystarczyć. Proszę to sobie właśnie przełożyć na Polskę, to jest wspaniałe, prawda? Aczkolwiek trzeba przyznać, że w tej idei coś jest, gdyby nie wybaczenia. Mianowicie ten główny dystrybutor mleka, nie wiem kiedy to się stało, ale przeszacował podaż i popyt, jakoś nie wyszło mu coś tam i zabrakło mleka, co jest dla nas niepomyślenie w najbogatszym. Masła nie było. A to było masło? Tak, to było masło, tak.
Ale z drugiej strony rzeczywiście, skoro racjonalnie damy, jesteśmy w stanie wszystko zaprojektować, to dlaczego nie mamy przemyśleć też tego? I na czym polega ta racjonalność jeszcze? No bo pamiętam taką historię, że starego chleba się nie wyrzuca, można go sprzedać po prostu za mniejsze pieniądze, gdzieś tam w sklepach po prostu. Może, ale się bardzo dużo jedzenia wyrzuca w Norwegii. O, tak. Tu ich mamy. Bardzo dużo się kupuje i kupuje się na przykład w soboty słodycze dzieciom. Nie kupuje się w inne dni tygodnia, tylko w słodycze. Ale czemu? Taki zwyczaj czy o co chodzi? Taki zwyczaj, tak. Że, zazwyczaj w soboty je się słodycze, a w inne dni nie. I to je się takie specjalne słodycze, takie kupowane na wagę, żelki i takie obrzydlistwa wszystkie, takie w różnych kształtach. To bardzo często jest właśnie jedzone takie, w sobotę. Jak to się w Polsce mówi, odpustowe słodycze. Tak. Czyli to już więcej zaczynamy rozumieć z tego norweskiego umiaru w takim razie. Słodycze raz w tygodniu, no tak. Wrócę jeszcze do rozmowy, którą odbyliśmy kiedyś w Radiu Tok FM. Zresztą słuchacze mogą w archiwum na stronie internetowej Radio Tok FM, na www.tokfm.pl w archiwum odnaleźć tą rozmowę z panią Herbjørg Wassmo. Ile fascynującego może być w czymś, co się wydaje bardzo ascetycznym? Chodzi mi o krajobraz. Pani Herbjørg Wassmo była zapytana tutaj, co może być fascynującego w opisywanym przez nią krajobrazie, takich torfowisk, bagien. I ona mówi, no jak to, co to w tych bagnach? Jest przecież złoto naszych torfowisk. Zapytam, co jest złotem ich torfowisk? I ona powiedziała, morożka. Oczywiście. Nic mi to nie powiedziało, nie wiem, co to jest morożka. Morożka to jest najbardziej cenna borówka, chyba mogłabym powiedzieć w Polsce, północy, bo to jest taki, to jest taka borówka, która jest żółta, jest prześliczna i ona rośnie na jednej łodyżce. I ona rośnie tylko na północy i ją się miesza tylko z cukrem i je się to na surowo. To jest może też jedna z tych rzeczy takich norweskich, że tam się nigdy nie gotuje owoców i dżemów, że to się tylko wszystko miesza po prostu z cukrem. Jagody, te morożki właśnie. Morożka jest najcenniejszym właśnie tym, co rośnie, co jest jadalne, bo tam mało jest rzeczy jadalnych. Tam się nie zbiera grzybów, a grzyby rosną tak ogromne, że polscy grzybiarze to zbieraliby tam wszystko. A czemu tam się nie zbiera grzybów? No właśnie nie ma tradycji zbierania grzybów. Ja też próbowałam dojść i pytałam Norwegów. Nie potrafili. Mówili, nie, no po prostu my tego nie zbieramy. My zbieramy borówki wszelkiego rodzaju. Ciekawe. Mm-hmm. Co wiedzieli o Polsce? To pewnie już jak z panią rozmawiali, no to już zdarzył się ten kolejny eksodus migracyjny. Największą mniejszością chyba teraz w Norwegii są Polacy. Około 90 tak. tysięcy chyba, tak? Tak. Ale czy ich wiedza o Polsce była duża wśród pani rozmówców na hasło Polska? Były jakieś reakcje? Niespecjalnie. Niespecjalnie. To raczej na północy Polacy kojarzą się z robotnikami, z dobrymi robotnikami. Teraz dużo o Polsce w norweskich mediach mówi się w kontekście zmian w naszym rządzie. Naprawdę? Tak. Tak. I to raczej zasmuca Norwegów. No bo dla nich to są rzeczy zupełnie nie do pomyślenia, że mogą być takie zmiany w kraju. To jest interesujące, że oni mogą być tak przejęci rzeczami z zagranicy, kiedy rok temu, chyba było w ubiegłym roku właśnie, trzech blogerów norweskich, młodych ludzi, blogerów modowych pojechało do Azji Południowo-Wschodniej zobaczyć, w jaki sposób są szyte te ubrania, które kosztują odpowiednie pieniądze, to czytałem, że po prostu cała Norwegia oglądała ten serial z otwartymi oczyma i to naprawdę zrobiło na nich olbrzymie wrażenie. Tak, to wystarczy obejrzeć wiadomości w publicznej telewizji norweskiej. Ja w pierwszych tygodniach, miesiącach obecności w Norwegii oglądałam te wiadomości i w pewnym momencie zapytałam mojego męża, czy oni mają jakieś osobne wiadomości na to, co się dzieje w ich rządzie. A on tak na mnie spojrzał i mówi, nie, ale u nas się nic nie dzieje, oni po prostu pracują. Tam się nic nie mówi o lokalnej polityce, bo... Nie robią to, co mają robić. Ale chodzi mi o pewien rodzaj empatii, który ja dostrzegłem z kolei, i też muszę o to zapytać, w takiej wrażliwości na ludzi, którzy może nie wyglądają... To już weekend, Moherowi szaleją po Warszawie. Jakieś wady, ale oni są obecni w przestrzeni publicznej w takim sensie... A 11 listopada z kamieniami na policji. I coś, co u nas jest niedopuszczalne, ponieważ u nas zawsze pani od prognozy pogody musi wyglądać jak modelka, a zwykła pani prezenterka w telewizji musi wyglądać też jak modelka. Tak. A oni są otwarci na taką... To wystarczy samolotem latać po Norwegii. Stewardesy tam pracują po 60 również. Więc jest tam miejsce dla wszystkich. To też wynika z tego, że w Norwegii jest mniej ludzi. Że tam jest niecałe 5 milionów ludzi. Więc też...
to dziennikarstwo też jest inne, bo tak jak mówimy o prezenterach, że jeżeli ktoś jest dziennikarzem telewizji publicznej, to on nim będzie przez kolejne lata. Żadna kolejna partia nie będzie go wyrzucała. To w ogóle nie jest, dlatego mówię, że to jest nie do pomyślenia dla Norwegów, to co się dzieje w Polsce. Bo tam pani, która prowadzi sport, ma, ja myślę, że ona jest właśnie koło 60. I nie jest najbardziej urodziwą niewiastą, jaką Norwegia mogłaby pokazywać, ale ona to prowadzi od lat, bo ona się na tym też zna. No tak, ale chodzi mi o pewien terror piękności, który bardzo, im bardziej chyba na południe, tym bardziej to widać w Europie, gdzie po prostu trzeba wyglądać rewelacyjnie, żeby w ogóle móc robić coś, co nie ma związku z wyglądem, na przykład być dziennikarzem, tak? Tak. I to dla mnie częścią tego fenomenu w Norwegii w przestrzeni publicznej były okładki pism kobiecych, kiedy okazało się, że wszystkie te kobiety i dziewczyny jakoś dziwnie wyglądają. Później się okazało, że duża część tych zdjęć to nie są zdjęcia elektronicznie retuszowane, co mnie zaskoczyło bardzo, bo u nas to już jest przecież regułą. Mi się wydaje, że tam jest właśnie miejsce dla wszystkich. Że każdy ma możliwość zaistnienia w przestrzeni publicznej, bo coś umie. A nie dlatego, że wygląda jakoś lepiej. Nie. Chociaż powiedziała pani na początku, że nie będzie pani mówiła o Norwegii, ale udało mi się sprytnie. Mam nadzieję, że Norwegowie, którzy wiedzą, albo Polacy, którzy wiedzą więcej o Norwegii, nie będą mieli tego za złe. Nie myślała pani o tym, że następna książka pani to będzie jeszcze bardziej na południe i zjawi się pani gdzieś, nie wiem, nie mam przed sobą map Norwegii, ale w jakichś okolicach, skoro zaczęła pani od Spitsbergenu i przeszła pani do rejonów, które są, jak rozumiem, najbardziej na północ wysuniętymi, zamieszkanymi osadami w Norwegii, tak? Tak. Można je tak zdefiniować? Można, tak, jak najbardziej. Czyli co, następna książka, co reporter będzie z jakich okolic? Ach, to się właśnie ustala wszystko teraz, ale ja bardzo lubię te tereny na północ od kręgu polarnego, więc jeszcze trochę miejsc zostało. A co jest w tych terenach takiego niesamowitego? Powietrze i światło. I tego w Polsce nie ma? Jest inne. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani Ilona Wiśniewska, autorka książki Hen na północy Norwegii, to jest reportaż wydany przez wydawnictwo Czarne z przepięknymi zdjęciami pani Ilony Wiśniewskiej. Przypomnę, że ukazała się wcześniej pani książka Biała, Zimna, Wyspa Spitsbergen, za który była pani nominowana do Nagrody Niesłychanej Miniatury Syporańskiej. Bardzo dziękuję za poświęcony czas Radiu Tok FM. To ja dziękuję bardzo. Wieczór Radia Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Franciszek rozpoczął swoją podróż do Polski. Przybył do naszej ojczyzny, by spotkać się z młodzieżą z całego świata. W naszym Żydowskie dziennikiem już leciało. Daj w pierwszych słowach skierowanych do Polaków. Do lekarza bez składki. Możliwość nieodpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej nie będzie uzależniona od płaconej składki. Zostaną nią objęci wszyscy Polacy. Szczegóły w naszym dzienniku. Rosja prowokuje. Bułgaria oskarża Rosję o łamanie przepisów bezpieczeństwa w powietrzu. Czytam w naszym dzienniku. Orędzia anioła stróża Polski. Oblicza duchowej walki w naszej ojczyźnie. W naszym dzienniku kolejne orędzie. Zdrowe wekowanie. Radzimy, jak pasteryzować przetwory, o czym pamiętać podczas wekowania. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Nie wolno. Nie wolno. Wszyscy, którym zależy na młodzieży, rodzice, dziadkowie, koledzy, koleżanki, rodziny. Zapraszamy młodzież na letnie warsztaty pod tytułem Nowe Widnokręgi. Zapraszamy młodzież od trzeciej klasy gimnazjum. Oczywiście będzie o dziennikarstwie, o mediach, o polityce. Kultura, nowoczesność, aktorstwo, tańce. To wszystko będzie przeróżne sprawy. Rozpoczynamy 25 sierpnia, kończymy 27. Rozpoczynamy posiłkiem o godzinie 13 obiadem. W programie będzie też modlitwa, będzie codzienna msza święta.
Młodzież będzie pod falową opieką i warsztaty prowadzą specjaliści w tych dziedzinach. Bardzo dobrze specjaliści. Tutaj podczas tych warsztatów pod tytułem Nowe Widnokręgi, oprócz aktorstwa, mediów, polityki, kultury i tak dalej, będą specjalne warsztaty, te zaczynamy o dzień wcześniej, a więc 24 sierpnia. 24 sierpnia to warsztaty muzyczne. Zapraszamy młodzież muzykalną, młodzież, która kocha śpiew. Na zabieg operacyjny to jest ważny miesiąc, a nam do jakiegoś zasranego rezonansu. I te warsztaty prowadzi bardzo dobry kompozytor, muzyk, twórca między innymi zespołu Lumen. Bardzo w sposób piękny to robi, fachowy, pan Zbigniew Małkowicz z najbliższymi współpracownikami. Młodzież muzykalną już od 24 sierpnia. Jak Ewka. Kończymy 24 sierpnia. Tylko, że była jeszcze od nieciut starsza, miała strasznie grubego Wojtka. Ten Wojtek pojechał, oni byli ewangelikami. Bardzo chciała słuchać. O Jezu, ja tylko was kocham. Przychodźcie. Ale o co chodzi? Ona miała jaskrę. I ona powiedziała, że ona będzie ślepa. No, wiesz, jaska kontrolowana, to jest tak samo jak tu przyjrzano. A ja mam tak zwany otwarty koncert zapraszam. No, jaki koszta, proszę zapytacie? Proszę, mówi się, że zapłacą sobie ci młodzi ludzie posiłki rano, w południe, wieczorem. Przynajmniej tyle. Będzie catering, jest zbyt drogi. Zapraszamy. Wszystko inne pokrywamy my z tego 1% na kształtowanie dzieci i młodzieży. Natychmiast na pogodowie, na sygnale, na okulistykę, na kultury społecznej medialnej, telefon 56 610 72 00. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam, powiedzcie Lidlowym. Kto myśli na rok do przodu, się jest Boże. Przynajmniej na 10 lat saci las. Dlatego przyszłość kształtuje dobrze dzieci i młodzież. Nie wbija w oko, tylko w jakie z kanali budowy w przyszłości młodzieży, na przyszłość wbija w kanali. No to prawda, wiesz, no coś nie znieczuje. Radio Maria, życzę. No ale jak tak widzisz, to już najlepiej. A właśnie, no nie można oczu zamknąć. I tak i wiesz, że jest tą szczekawą. A taka igła dwuta, ona musi ci precyzyjnie ten kanalik. Słuchaj, się wstrzymał. Wysłuchał orędzie życia. Które jest zawsze orędziem prawdy. Ja jak ze szpitala tego, to miałam parę razy, za pierwszym razem to się nie czuje, ale następnym razem, bo ja miałam kilka kropli, to jest blizna, no i wtedy się czuję. A tu mnie za trzecim razem dostałam do Instytutu Lotnictwa na Akademickiego. No i tego też myślałam, że znowu w tej kanali. A o mnie się ten lekarz tutaj już tutaj poza kością jazmową, tak prawie z policzek, no to niby niewiele, ale po chwili granat w głowie się rozrywał. Jak to ludzie wychodzili gdzieś dosłownie po ścianie i musiałeś pół godziny, to znaczy zależy lektora, to mam odsiedzieć na korytarzu. Człowiek by nie był w stanie ruchu wykonać. Ja uważam, że film jest bardzo piękny. Jeden z najpiękniejszych. Nie energetyka i słowa, naprawdę. To tak odwiedza. Bo rodzice tu uwielbia. Jest taki średniowieczny. Trzeba było na czwórkę powiedzieć przed klasą. Kocham. No, w ogóle ten wiec sam rytmy. Ja w ogóle kocham najbardziej muzykę tego. Janek powiedział, że mnie dobrze przekona. Wiesz, ile
ojciec mnie na początku w ogóle nie lubił rzezu. Te standardy takie tradycyjne, czy mówię, rzez to nie widzę, tylko współczesny, to rzem polenia. Wszelkie naturalne, jak najbardziej. Maria Katolicki, głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Benedykt, gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy naszej rozgłośni, całą rodzinę Radia Maria. Wybiła północ, nowy dzień, czwartek, 28 lipca. Uczyńmy znak Krzyża Świętego, by w imię Trójcy Przenajświętszej rozpocząć nowy dzień naszego życia. Następnie hymnem Bogu Rodzica zechciejmy oddać cześć naszej Pani Królowej, tej z Jasnej Góry, do której dziś pielgrzymuje Ojciec Święty Franciszek. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Lipca, czwartek po 17 niedzieli w ciągu roku, 210 dzień 2016 roku. Do zakończenia roku pozostało jeszcze 156 dni. Trzeci dzień Światowych Dni Młodzieży przeżywanych w Krakowie, 31 dni młodzieży. Drugi dzień pobytu w naszej ojczyźnie Ojca Świętego Franciszka. Podczas tego dnia Ojciec Święty nawiedzi nasze maryjne sanktuarium, duchową stolicę naszej ojczyzny, Jasną Górę. Dziś w kalendarzu liturgicznym wspominamy świętego Sarbeliusza Makhlufa, znanego dobrze jako świętego Szarbela. Urodził się 8 maja 1822
1828 roku w Beka Kafra, małej wiosce położonej wysoko w górach Libanu. Był synem ubogiego wieśniaka. Nauki pobierał w szkółce, która funkcjonowała dosłownie pod drzewami. W 1851 roku wstąpił do maronickich antonianów baladutów. Przebywał najpierw w Majfuk, potem w Annaja w klasztorze pod wezwaniem świętego Marona. Składając śluby zakonne, przybrał imię Szarbela Sarbeliusza, męczennika z Edessy. W 1859 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Powrócił wówczas do klasztoru świętego Marona i przebywał tam przez następne 6 lat.